Półkolonie z warsztatami odbywają się w 26 miejscowościach na terenie całego kraju. Szczecin jako jedyny prowadzi pełne kolonie dla dzieci z innych miejscowości. Przez 2 tygodnie codziennie uczestnicy projektu pracują nad podopieką doświadczonych artystów. Zajęcia prowadzone są w 3 grupach tematycznych. Jest to dla nich aktywna forma wypoczynku. Zazwyczaj w ciągu roku szkolnego albo nie ma czasu na to, albo brakuje środków na to, żeby rozwijać swoje pasje. Teraz mają na to pełne 2 tygodnie. Mogą to tutaj robić u nas w Szczecinie. Dzieci są z naszego województwa, z Mielęcina, z Płucic, z Czarnej Łąki. W warsztatach bierze udział 40 dzieci. Zgłosić mógł się każdy. Nie było kryteriów przyjęcia. Każda grupa przez kilka godzin dziennie pracuje nad spektaklem. Po wytężonej pracy na dzieci czeka również zabawa. Po zajęciach warsztatowych koloniści mają okazję do zwiedzania największych atrakcji miasta. Ksiądz zaproponował nam taką kolonię, żebym mogła pojechać z jedną koleżanką do Szczecina, że będzie dużo zabaw, będziemy wyjeżdżać do muzeum, do schronów. Efektem warsztatów będzie spektakl pod tytułem Tymoteusz wśród ptaków. Scenografią, kostiumami, oprawą muzyczną, kreacjami aktorskimi zajęły się dzieci kolejno z grupy plastycznej, muzycznej i aktorskiej. Dodatkowo grupa dziennikarsko-promocyjna zadbała o rozgłos medialny tego wydarzenia. Przedstawienie miało już swoją premierę w 2003 roku, jednak brali w nim udział profesjonalni artyści. Tam są 3 świetne role w tym przedstawieniu. Wszystkie są ważne, ale te są najważniejsze. To znaczy Tymoteusz, grał go właśnie Marcin Trzęsowski. Lis, którego grał reżyser tegorocznej edycji Tymoteusza, czyli Przemek Grzychowski. Fabuła przedstawienia opowiada o perypetiach niedźwiedzia Tymoteusza, który przypadkiem został opiekunem jaskółczego jajka. W spektaklu występują tylko zwierzęta, a większość stanowią ptaki. Możemy zatem spodziewać się rozśpiewanego widowiska. Muzyka będzie piękna, dzieci na żywo grają na instrumentach, ale oprócz tego muzykę napisał nasz kolega Bartek Orłowski z Chorych na Odrę. Wszyscy go znacie, tam siedzi Aśka, która dzielnie mu pomaga, jego małżonka, prawda? Razem piszą muzykę i razem wszystko to się nam odbywa. Także bardzo fajna inscenizacja, mam nadzieję nam się uda. Dzieci pracują pilnie, dlatego Przemka teraz nie ma, bo robimy już przelotki, bo dzieci się nauczyły tekstu na pamięć migiem. Mali aktorzy dają z siebie wszystko. Niestety pojawiły się utrudnienia, jak na przykład brak odtwórców męskich ról. To będzie dla nich pierwszy występ na tak dużej scenie. Na pewno nie obejdzie się zatem bez tremy. Już jak przyjdzie coś do przedstawienia, to na pewno się będę stresować. Gram panią Drozdowiczową. Jest to postać bardzo ciekawa. Mamy swoje gniazda, mamy swoje miejsce. Tak jak pani mówiła, jest mało chłopaków i dziewczyny muszą grać rolę mężczyzn, więc jest śmiesznie. Wszystkich zainteresowanych efektami 2-tygodniowych warsztatów teatralnych dzieci oraz artyści Pleciugi zapraszają na Tymoteusza wśród ptaków. Spektakl będzie wystawiany 2-krotnie, w przyszłą sobotę o godzinie 16 i w niedzielę o godzinie 11 na deskach teatru Lalek Pleciuga.